Siemano, z tej strony Latoszek, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Ciekawostek Kilka. Przepraszam, że nie widzicie mojej twarzy, po prostu bardzo zdenerwowałem się na telefon, ponieważ już raz nagrałem właśnie z twarzą, nie złapała mi się ostrość. Jestem bardzo wkurzony na mój telefon za to nagranie. No i pod poprzednim odcinkiem zostawiliście 24 łapki w górę, dzięki czemu w dzisiejszym odcinku zobaczycie 24 ciekawostki. No i pamiętajcie, że każda łapka w górę to jedna dodatkowa ciekawostka w kolejnym odcinku. Islandia nie posiada armii. Goofy, czyli pies z kreskówek wytwórni Walt Disney, jest wdowcem. W ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego za opłatą 11 zł można jednorazowo zmienić jego imię. W Norwegii za żebranie i nieposiadanie norweskiego obywatelstwa można trafić do więzienia. Thomas Edison, wynalazca żarówki, bał się ciemności. Kiedy powstał pierwszy McDonald's w Kuwejcie, kolejka do niego miała aż 11 km. A my narzekamy, gdy przyjedzie wycieczka. Kula wystrzelona z pistoletu jest szybsza od dźwięku. Ludzie potrafią pompować balony uszami. Kozy mają prostokątne źrenice. Kurczątka są mądrzejsze od dzieci w wieku do 2 miesięcy. Firma Lay's wydała kiedyś czekoladowe chipsy. W Antarktyce jest wodospad, którego woda kolorem przypomina krew. Yoda z Gwiezdnych Wojen był wzorowany na wyglądzie Alberta Einsteina. Pierwsza zupa powstała z hipopotama. W filmie Kevin Sam w domu występował Donald Trump. Być może wydawać się to dziwne, ale powstał już projekt rzęsy pod świetleniem LED. SpongeBob na początku miał się nazywać SpongeBoy, ale firma produkująca mopy nie zgodziła się, aby nazwać postać z kreskówki tak samo jak ich produkt. Osoby podkładające głos myszek Mickey i Minnie w rzeczywistości były małżeństwem. Brazylijski piłkarz Neymar został ojcem w wieku 19 lat. Sowa ma 3 powieki. Nos i uszy człowieka rosną przez całe życie. Gdyby ludzkie oko było kamerą, to miałaby ona 576 megapikseli. Podczas całego życia produkujemy tyle śliny, że moglibyśmy wypełnić nią 2 duże baseny. Kobieta jako głowa państwa pierwsza była w Islandii. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli on wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a po więcej kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to tyle, na razie i cześć!